My witamy w naszej studii, a właściwie w rozmowie, panią Marlenę Maląg, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo nam miło, że znalazła pani kilka chwil. To szybciutko do rzeczy. Zaczniemy od tego dodatku albo wyrównania dla działaczy Solidarności. Pamiętamy, obchodzimy teraz 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Krzysztof Wyszkowski, który już 3 lata wcześniej, w 1977 roku, brał udział w tym zakładaniu wolnych związków zawodowych, mówi, że to bardzo cenne, by pomóc ludziom, którzy wtedy stanęli, opowiedzieli się po stronie wolnej Polski i przeciwstawili się systemowi. Oni wtedy mieli 20, 30, no maksymalnie 40 lat, więc dzisiaj mają 80, 70, 60. Czas aktywności zawodowej jest w dużej mierze już za nimi. Wszyscy widzimy tych prominentnych, którzy się mocno wypowiadają, którzy zarobili na tym, że na przemianach gospodarczych, tak to w skrócie powiemy, ale przecież dziesiątki, no setki, tysiące, ale pewnie 20-30 tysięcy ludzi, no po prostu miało złamane kariery zawodowe. Nie pracowali, bo ich nie chciano przyjąć do żadnej pracy. Jeśli przyjęto, to poniżej kwalifikacji. Jeśli wyrzucono gdzieś za granicę, no to tam też oczywiście nie spełniali się zawodowo. Komuna przetrąciła życie im, ich rodzinom, dzieciom. No i teraz może pora na to, żeby im pomóc. To przede wszystkim nasz obowiązek, ale też dzięki właśnie tym ludziom. Żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce i jesteśmy zobowiązani w ten sposób podziękować. Z inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego ustawa została wywołana, już podpisana przez pana prezydenta. I tak naprawdę bardzo się cieszę, że kiedy świętujemy 40-lecie Solidarności, kiedy młodemu pokoleniu pokazujemy, jaki testament zostawili tam ci ludzie, jeszcze żywi świadkowie historii, testament napisany przede wszystkim miłością do ojczyzny i napisany też krwią, bo niestety ofiary tamtego czasu też były. Dlatego to świadczenie wyrównawcze, aby zadbać o to, żeby godnie mogli ci bohaterowie żyć, jest naszym obowiązkiem, jest właśnie takim naszym podziękowaniem. Dlatego też osoby, które świadczenie emerytalne mają niższe niż 2400, będą otrzymywały ten dodatek, ten specjalny dodatek, który pozwoli bynajmniej w ten sposób, że chociaż to będzie nasza mała cegiełka w podziękowanie za dokonania dla wolnej Polski, dlatego abyśmy mogli cieszyć się wolnością i żebyśmy szanowali tą wolność, to gdzie dzisiaj żyjemy, w jakim kraju żyjemy i pamiętali o tym ludziach, żebyśmy im po prostu umieli podziękować. I w ten sposób dziękujemy. To pytanie o osoby, którym nic nie przysługuje, bo tacy też są. To byli ludzie chorzy, to byli ludzie, którzy byli w szpitalach, ale no, często jest tak, że po prostu żadnych świadczeń ci ludzie nie mają emerytalnych, no bo po prostu nie wypracowali ich, bo po prostu nie pracowali w tym czasie. Jak im pomóc? Przede wszystkim świadczenie to zakłada ten dodatek wyrównawczy do wysokości 2400 zł. Ustawa również zakłada prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia składek dla tych działaczy, którzy jakby temu ubezpieczeniu społecznemu nie podlegali. Dlatego też to wsparcie, ta ustawa jest tym dodatkiem, który jest tym dodatkiem wyrównawczym do świadczenia, które osoby czyli otrzymują. Pani minister, czyli jeżeli ktoś nic nie otrzymuje, żadnych świadczeń, po prostu to zgłasza się, musi być potwierdzona jakoś jego działalność i to, że był represjonowany przez organy totalitarnego państwa. Musimy pamiętać, ten PRL to było państwo totalitarne. Oni zabijali ludzi. To, co państwo widzicie dzisiaj z Nawalnym, to było u nas na porządku dziennym. Księży zabijali przecież po prostu tych, którzy się nie zgadzali z komuną. Zgłasza się, ma potwierdzoną działalność i dostanie w najwyższym wymiarze 2400 zł miesięcznie. To jest i dużo, i mało, prawda?
Znaczy to przede wszystkim zawsze można rozważać w kategoriach dużo mało, ale przede wszystkim tak jak mówię, jest to podziękowanie, jest to ta cegiełka, którą jesteśmy zobowiązani właśnie tym ludziom w ten sposób podziękować za to, że żyjemy w wolnej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie świadczenie wypłacał, świadczenie będzie rokrocznie waloryzowane, a potwierdzenie o tym, czy było się działaczem, oczywiście Urząd do Spraw Kombatantów takie zaświadczenie będzie wydawał i te osoby są uprawnione właśnie do tego dodatkowego świadczenia. To jeszcze tylko króciutkie pytanie. Jak pani szacuje, ile tego typu osób zgłosi się do państwa? My szacujemy, że będzie to około 10 tysięcy osób. Bardzo pięknie, bardzo dobry prezent na rocznicę Solidarności. Myślę, że trudno o lepszy. Sam osobiście jestem wdzięczny, że pani to zrobiła, czy państwo to zrobiliście, bo znam ludzi, którzy właśnie w wyniku tego, że byli na przykład drukarzami w czasie stanu wojennego, no potem te życiorysy są bardzo, bardzo mocno przetrącone. Kolejny temat. Wirus COVID-19 nie odpuszcza. Szykujemy się na drugą falę. Tegoroczny budżet został znowelizowany, 25% prawie przychodów państwa pójdzie właśnie na ten budżet, 109 miliardów złotych deficytu. To jest zwiększenie tego budżetu, no i zadłużenie się na koszt przyszłych pokoleń, ale te pieniądze mają utrzymać nam miejsca pracy, mają utrzymać nam firmy po to, by kiedy ten wirus wreszcie ustąpi, mogliśmy pójść do przodu. Jest nowy zasiłek opiekuńczy, tak, dla tych, którzy nie będą mogli pójść do pracy, bo muszą się opiekować osobami starszymi albo dziećmi. Sytuacja, w której jesteśmy, sytuacja gospodarcza jest zupełnie inna. W takiej sytuacji nasz kraj nie był i przede wszystkim musimy spojrzeć na to historyczne. Kiedy w marcu epidemia koronawirusa zagościła niestety w Polsce, priorytetem było przede wszystkim ratowanie miejsc pracy. I takie instrumenty zostały stworzone. Ustawy przewidziały wsparcie dla przedsiębiorców na dofinansowania dla wynagrodzeń. A przypomnę, że ponad 133 miliardy złotych na ten cel zostało już wydatkowane. Ale teraz przygotowujemy się do tego, że ewentualnie na jesieni może być kolejna fala zachorowań plus jeszcze epidemia grypy. Natomiast 1 września dzieci rozpoczęły rok szkolny, a więc poszły do szkoły, przedszkoli, żłobków. Dlatego też, aby przede wszystkim przygotować do tej sytuacji, jeżeli szkoła byłaby zamknięta z powodu właśnie epidemii koronawirusa, wprowadzamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla tych rodziców, którzy mają dzieci do lat 8. W takich sytuacjach, jeżeli szkoła, przedszkole, żłobek są zamknięte z powodu epidemii lub też ograniczony jest dostęp, ponieważ warunki, reżim sanitarny, który zostałby w tych placówkach wdrożony, nie pozwolą, żeby dziecko do tej placówki uczęszczało. Dlatego ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy przywracamy. Również ważne jest to, że te dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność, ten dodatek jest przedłużony do 16 roku życia. Jeżeli jest orzeczenie o niepełnosprawności, także do 18 roku życia. Dlatego też tutaj zadbaliśmy o tych rodziców, którzy opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim też zwróćmy uwagę, że ten dodatkowy zasiłek, jeżeli będzie takowa potrzeba, będzie też przedłużany. Na tę chwilę wprowadzamy go do 20 września. Natomiast cały czas monitorujemy sytuację, zobaczymy jak będzie w związku z rozpoczęciem roku, jak fala zachorowań będzie się przemieszczała, czy i decyzje będą podejmowane z wyprzedzeniem, aby powiadomić rodziców, aby przede wszystkim zapewnić opiekę dzieciom w trosce o polskie rodziny. Jeszcze muszę panią zapytać o jedną rzecz. Grzegorz Wierzchołowski, to jest nasz autor Gazety Polskiej, który pisze o różnych ciekawych sprawach. W najnowszym numerze opublikował tekst pod tytułem Unijna strategia LGBT, czyli zamach na rodzinę. Ta strategia ma zostać sformułowana pod koniec tego roku i wytyczyć tak zwaną mapę drogową, które będą potem realizowane przez Unię Europejską. Tutaj działacze duńskiej organizacji pod tytułem Fre
Re Muze napisali tak: rozszerzenie nacjonalistycznych narracji jest szczególnie wymierzone w lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów i interseksualistów lub tych, którzy tworzą dzieła sztuki zawierające motywy LGBT. Narracje te, i tu uwaga, podkreślają rolę wartości rodzinnych, zasadniczo promując ideały heteronormatywne w całej Europie. To pewnie jakiś przyczynek do nas i do 500+, prawda? Wsparcia rodzin, które wyraża rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak tam z 500+ i jak działa ten system? Przede wszystkim wsparcie polskich rodzin, tworzenie tego dobrego czasu dla polskich rodzin, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie rozpoczął to wygrana pana prezydenta Andrzeja Dudy 5 lat temu. Ten dobry czas rozpoczął się. Wprowadzenie świadczenia 500+ spowodowało, że przede wszystkim została podniesiona godność polskiej rodziny i na ten cel zostało już wydatkowanych realnie ponad 117 miliardów złotych. Co jest bardzo ważne, świadczenie to będzie dalej kontynuowane, wypłata tego świadczenia, zagwarantowane to jest też w karcie rodziny podpisanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale przede wszystkim aspekty 500+ to z jednej strony właśnie to, co powiedziałam, podniesienie godności rodziny ludzkiej, podniesienie sytuacji, poprawa sytuacji finansowej, ale także w tym trudnym czasie, w którym jesteśmy teraz, jest to dodatkowe wsparcie, które w pewien sposób daje stabilizację polskim rodzinom. Świadczenia takie, które są dedykowane dla polskich rodzin, jak 500+, czy Dobry Start, bo wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego 300-złotowa dla każdego ucznia, to są te programy, które będą realizowane, ale także program Maluch Plus, który ma budżet 450 milionów złotych i warto dzisiaj przypomnieć, że od poniedziałku rusza nabór właśnie wniosków do programu Maluch Plus, aby przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom gospodarczym umożliwić utworzenie dodatkowych miejsc, a rodzicom dać możliwość wyboru, czy mama po okresie urlopu rodzicielskiego wraca do pracy, czy też pozostaje w domu. Stworzenie tych warunków da możliwości. Przede wszystkim obowiązkiem państwa jest budowanie dobrego klimatu wokół polskiej rodziny. To staramy się czynić i przede wszystkim tradycyjny model wartości, to co gwarantuje konstytucja. W konstytucji jest rodzina otoczona szczególną opieką. Pani minister, to powiedzmy parę faktów i parę dat. No w 2013 roku ten współczynnik liczby dzieci na kobietę w wieku rozrodczym wynosił 1,28. To był najniższy w ogóle chyba w historii Polski. Nie wiem, czy w czasie wojny. Pewnie mieliśmy większy, w czasie wojen szwedzkich, kiedy się zmniejszyła liczba ludność Rzeczpospolitej o połowę. Wtedy w 2014 Główny Urząd Statystyczny opracował prognozę, której miała 3 warianty, jak to zwykle, pesymistyczny, średni i optymistyczny. No i teraz okazuje się, że po wprowadzeniu całego kompleksu, bo to nie tylko 500+, tak jak pani mówiła, jest tych programów cała masa, jesteśmy 102 tysiące urodzeń powyżej tej najbardziej optymistycznej wersji GUS. To oczywiście musimy mieć świadomość, że to nawet to nie to, że doszliśmy do jakiegoś celu. Jeszcze długa droga, ale no, widać tendencję. We Francji taki socjal obowiązuje i tam wprowadzono działający model 2+3, że przeciętni rodzice, jak decydują się na dwoje dzieci, no to już mają trójkę. Czy też idziemy w tą stronę? My jesteśmy teraz na etapie opracowania strategii demograficznej, strategii, która przede wszystkim ma pokazać, w jakim kierunku wsparcie państwa powinno iść. Mówimy tutaj nie tylko o bezpośrednim wsparciu, takim jak program Rodzina 500+, który rzeczywiście ma wymierny, przełożył się na wskaźnik dzietności, bo wskaźnik dzietności na dzisiaj mamy 1,43, a więc widzimy wzrost. Natomiast nasza strategia demograficzna, to co zawarł też pan premier Mateusz Morawiecki w swojej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jesteśmy w pułapce demograficznej, ponieważ kobiet, które są w wieku rozrodczym, czyli tych urodzonych w latach 80., 90., jest określona liczba, a więc też musimy sobie zdać sprawę, że ten wskaźnik dzietności nie od razu nie podniesie się do poziomu 2%.
2%, 2,2 jaka jest zastępowalność pokoleń. Natomiast chcemy określić w strategii demograficznej, pokazać właśnie kierunki, w jakich powinna iść wsparcie państwa, polityka państwa w zakresie wsparcia rodzin i nad tym dokumentem pracujemy i myślę, że na jesieni ten dokument będziemy mogli już pokazać. Przede wszystkim rodzina jest centrum uwagi. Wszystkie działania związane z gospodarką są priorytetem, gdzie naczelnym celem jest rodzina, bo przede wszystkim wsparcie finansowe rodzin to jest inwestycja. Inwestycja, jaką państwo polskie jest zobowiązane przede wszystkim rodzinom czynić. A działania polskiego rządu zostały dostrzeżone między innymi przez aktywistów LGBT, o czym pisze w Gazecie Polskiej Grzegorz Wierzchołowski. Pani minister, dziękujemy pięknie za to poranne spotkanie. Życzymy miłego dnia, spokojnego. Rada gabinetowa pani się oczywiście wybiera. Jutro. No wiem. Ale będzie pewnie o tym samym, co tutaj mówiliśmy. To poprosimy o relację, kiedy już się skończy. To tyle na ten temat. Dziękujemy, życzymy miłego dnia pani. A państwa zapraszamy na kolejną rozmowę, również z członkiem rządu. Pan dr Waldemar Kraska będzie naszym gościem, wiceminister zdrowia. No i o COVID-19 będziemy rozmawiać oraz naszej strategii walki z tą epidemią oraz ruchem antyszczepionkowym, ruchem antymaseczkowym tych, o tych, którzy uważają, że to wszystko, panie, to nieprawda.